Siemanko, siemanko, Sysore Crispo. Dzisiaj tutaj nowy trybek do gierki Frefire. Mamy coś takiego właśnie. Już wam pokażę mniej więcej, o co chodzi. Nie zapomnijcie lajków i subskrypcji. Cześć. A tu możemy standardowo wybrać bronię. Ja sobie chyba wybiorę MP40 na bliskość i tam Digla, no trochę na dalekość. Jak słaba ta broń moim zdaniem. Jak zadaje mocniej tak 90, no to fajna jest, ale jak 40, no to lipa. Dobra. Trochę ściszę te dźwięki z gry. Mamy pchać to do końca i mamy wygrać, oni nam utrudniają. Jeju, ale głośno to jest, masakra, jak na złość. Mamy to pchać do końca, oni nam w tym utrudniają. Nie mogą to nam pchać do tyłu, a my mamy do przodu to pchać. I w końcu zmiana będzie. Dobra, i pchamy. Tu mamy metę, tutaj o. Jak do końca nam dobiegnie, to wygrywamy, mamy 2 minuty. Póki co. Tu mogę flesza rzucić i oślepię ich. Dobra, zabite. O, ale granata rzucili. Dobra, oślepieni. Wolałbym się shotguna, ale nie mam nic na dalekość w ten sposób. Dobra, pchamy, pchamy. Dobra. Laptop się musi rozładować zawsze. No, 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 rusz się! Emulator się laczy przez. Oj. To jest właśnie granie na emulatorach. Jak się rozładuje komputer, to ja nie mam kontroli w ogóle nad kursorem, nie? To jest takie śmieszne. Nie mogę wyłączyć kursora. Muszę tak o zrobić. I dopiero teraz mam kontrolę nad kursorem, nie? Musiałem na chwilę tak jakby wyłączyć grę z paska. To jest okropne, jeszcze jak gracie mecza sobie, rankeda na przykład, macie ostatnią osobę, nie? To tyle czasu. Dobra, wygraliśmy, drużyna popchała to. I teraz zmiana, my mamy utrudniać, oni pchają. Aj te emulatory. No nie, ten komputer trzeba cały czas chyba pod ładowaniem trzymać, bo przez to można totalnie przegrać. Dobra, już wezmę flesza i ich oślepię. O kurde, nie oślepiłem niestety. Ile też żyć ma nie ten niebieski? Ten niebieski to miał bardzo dużo żyć. Trzeba szybko gnać. No oni gnają już szybko. Że tu nawet mamy linie, dokąd one prowadzą do końca. Ciekawy trybek. Oślepieni. O, ale ten niebieski to w ogóle dobrze go pokonamy. No dobra, przeładowałem. W ogóle moja drużyna nie ustawia się. Gdzie oni siedzą? Oni zamiast iść do tego łazika, to ja nie wiem. To w domku chyba siedzieć, czy nie? No tak.
Ja tam praktycznie sam działam. Kto tam? A nie my chyba. Jezu, to za frajerzy, no. Nieważne, nieważne. Idź, idź, idź tam na koniec, nigdzie masz nie łazić po całej mapie. To nie jest gra podróżowanie sobie po świecie. Ty masz grać, a nie. To w ogóle nikogo nie ma, no dobra, to nie nasza drużyna. Dobra, zatrzymujemy to. Mamy 50 sekund na dotarcie. Jak my to dobrze zatrzymamy. No ale nie, no ja tu praktycznie sam przychodzę. Oni tam poniekąd czasami przychodzą. Dobra. Dobra, i cofamy im statek. Dobra, teraz będą pchali. Muszą dotrzeć aż tu, jak się skończy ta niebieska linia, więc mają mało. Dobra, i wygraliśmy, my nie dotarli do końca, a mieli tylko tyle. Tak malutko, a jeszcze meczeka trzeba zagrać, jest jakieś dwa. Fajna gierka, fajna. Dosyć ciekawa. Dobrze nawet jakby była cały czas taki tryb, chociaż aż tak mi na nim nie zależy, wolałbym na przykład Bombsault, coś takiego, no tryb z bombą. Próbowałbym shotguna, no, ale tu mam flasha w ogóle, coś tam z digla czasami porobię. Z tej strony trochę wyszłem, ale dobra. Dobra, cofaj się. Ale przez ten łazik się ciężko strzela. No, a tu się go nie ma.
cholernie ciężko się trzeba przesuwać. Dobra, 25 sekund mają. Rusz się no. Jakby nie patrzy ten łazik na 3 pogna. Myślę, że trudniejsze jest pchanie niż utrudnianie. No i tak o tym sposobem cofamy. Dobra. 15 sekund. 15 sekund jest speed. Dobra. No. 5 sekund, więc... A ja właśnie też nie wiem, od czego to jest zależne, jak ten czas się powiększa im. Akurat tego nie umiem stwierdzić. No to jest koniec czasu się potem powiększa, tego do tej pory nie skminiłem. Możecie napisać w komentarzach, o co z tym chodzi. Może za przejęcie mają punkta te końcowe przejęcie, nie wiem. Także była nasza wygrana. Teraz my prowadzimy, więc jest bardziej ciężej. Łatwiej jest raczej utrudniać niż prowadzić, moim zdaniem. Dobra, to jest mój. Pomyliłem. A to jeszcze wsiąść to w ogóle. Ale Nate rzucony. Trzeba szybko gnać, nie zatrzymuj mi się tutaj. Dobra, oślepieni. Oślepieni na ślepo. Ja rzucam, nic nie było widać. Wchodzą, wchodzą, wchodzą. Za 30 nie no, ten Digel to jest... Nie jest to fajna bronie. No, mamy minutę, a jesteśmy już tak blisko. O, na dachu jest. O kurde, Nate'a rzuca. Sekund, no i dobra. To właśnie jak końcowe, jak chyba będzie już koniec czasu, na przykład 3 sekundy i się wejdzie w to przejmowanie, to chyba dodaje 15 sekund, ale sam nim właśnie nie mogę tego stwierdzić. Jej. Też 16 sekund. Dziesięć, dziewięć. Także chyba jak przejmiemy teraz, to będzie dodatkowe. Czy nie? Nie, to
Albo jest, 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 rzeczywiście jest. Myślę, że już będzie przegrana. Jedź, jedź szybciej, no. No i dotarliśmy, no dobra. Jeszcze kolejny meczek. Wygrana, super. Fajny trybek, fajny. Z tej wyspy. Bo się nie spodziewałem. O kurde, Ronaldo. Tego też się nie spodziewałem. On, ten chłop dostał headshot, jeszcze żyje? Dostał za 100 i chyba nie wiem za ile ten drugi był. Trzeba spróbować na pompę wreszcie. Jednak nie. Sekund. A niestety tym razem się... Dodatkowe sekundy. Mi się wydaje, że za każde przejmowanie zostałem sekundy chyba. Inaczej to będzie o to chodziło. Wystarczy wejść do tego koła, to już... Co tu się dzieje w ogóle? 11, musicie to przejąć mordę. To raczej nie przejmujemy. No to tak, teraz co jest? Tak, teraz już przegrana była. Chyba. Raczej tak.
No tak, to już przegrana jest. I teraz my mamy utrudniać i więcej będzie o wiele łatwiej. Chociaż oni do takich prostych nie należą. Ale na pewno utrudnianie jest prostsze niż chodzenie z tym. No, jej ile oni mają żyć? Nawet headshoty nie pomagają. Były te MP40, nie jest w ogóle nie ma ulepszeń żadnych. Kurde, jak on tak skałacha mocno zadaje? To jest broń na blisko się, a nie raz nie. Czy skin jest taki dobry smoka? Wątpię. Skiny tylko trochę tam polepszają, nie jest to aż takie coś. No i jeszcze ten granat i co? Dostanę, no oczywiście. Bo co nawet było iść, mogłem zostać i wyłożonymi rękami, po co uciekać, jak i tak ten granat tak blisko. Więc niestety będzie przegrana. Oni się tak trzymają razem, moi to ledwo co tam przychodzą. I oni nawet dostają cały magazynek, oni tak żyją, to jest najgorsze. No dobra, nie było aż tak źle. Czy Maciej będzie grał, coś ciekawe. Z offline niestety. Ale długo łeje. Trzeba będzie ich wyciszyć, bo coś tam było słychać. Nie, mogę się jeszcze odganą, już dosyć mam tego MP40. Jest tu cały magazyn, jak mogę tak zużyć, to oni żyją. Nie mówię, że zawsze, ale często tak jest nawet. Nie no, te Ronaldo to już przesada. Teraz wezmę pompę. Flesza, nie ma flesz, tak dużo pomaga bardzo. Jak ona tam weszła? Pewnie podsadzona była. No z pompą od razu lepiej. Pompą milej jest. No myślę, że powinna być wygrana.
No ja nie umiem stawiać tych ścian tak szybko. Tych takich z pistoletu. Dobra, ale jest wygrana. Tyle dobre z tym MP40, że jest flash, to jest takie przydatne. Oni są oślepiani, wchodzi im się na ten statek, rozwala ich się. No kładź się. Nie, ja nie lubię tych ścian pistoletów. Ja je traktuję tylko na podjazd, nie mogę. Tak w sensie na daleko, żeby coś położyć sobie i to dobiec, ale nie tak, że jak coś mam z kimś walczyć tak na bliskość. One się tak powoli stawiają, nie wiem czemu. Wygrana. Może jeszcze sobie mecza pyknę. Czemu by nie? Z pompą jest znacznie lepiej. To za los. No kur, dobra, nieważne. Nie udało się. Mecz szybko zastartował. Przeważnie tak trzeba czekać. Chociaż na to w sumie nie mam, bo to nie są te rankedy. Trzeba tak długo czekać. Czy ja mam buga, bo powinno mi się coś pojawić, że czemu ja pewnie musi to dobiegnąć do końca. Dobra. Sześć. Pięć. Cztery. Ale długo. Kurde, nie wiedziałem, że on tam będzie. Ale ten hop nie tak mnie nerwił.
Kurde, co to było? To nie te małe pistolety takie wybuchowe. Jej. Ale co dalej z tego miała robić? Ile on ma żyć? Chopie! Czemu mi się położyło? No nie, no nie mam pytań. Wstajesz czy nie? Ja się dziwię, że jeszcze nie tkwiłem. Mało sekund, mało, mało. Ale rzuciłem to. No i a ten co robi, pewnie się obrócił, nawet go nie wymierzał. Założę się. Jej, ona zda. A dokąd pan jedzie? Jedziesz ze mną. Jeju, ten go z miotaczem ognia jest najbardziej irytujący. Chyba być przegrana, mi się wydaje. Ile ich tam jest? No i to jest drużyna, moi to ja nie. Co oni sobie wyprawiają? A, drugie podejście. Ole! Zarobiście, te ścianki chronią. Te lodowe. Te ścianki z pistoleta to jest jakieś gówno totalne. Ale mnie to uchroniło. Że to powoli to się stawia. Jaj. Mogliby tu dać maga, bo już mam dosyć tej pompy jakiejś czterohitowej, którą jeszcze trzeba przeładowywać. To nie zawsze bije na dwa. Z takiego bliska to trzeba ładować. Jeszcze jakby było zbroi czwórki, to już w ogóle by to nawet blisko nie pomogło.
O kurde, ale ten gość mnie irytuje z tym miotaczem ognia. Gdzie jest moja drużyna? Jej, oni wszyscy się razem trzymają. No moja drużyna, ja nie wiem co oni... Grają w gry przygodowe, chodzą sobie po mapie. No to jest ich granie, nie? No taka drużyna, no, oni chodzili cały czas razem. Ja nie dość, że najwięcej killi miałem, to cały czas szłem na tą platformę. Oni sobie chodzą po wyspie, jakby grali w jakąś inną grę z innymi zasadami, nie? Nie to, chociaż klikam to. O, jest Maciej, jest Maciej. Dajesz wchodzić do gry, bo ja nie chcę grać z tymi dzbanami. A na razie chyba coś tam odbiera, to może później za drugi odcinek nagram sobie z nim, będzie naprawdę będzie łatwiej. Ale długo 3, 2, 1. Jest chyba najgorsze w tych klasoldach, tych wszystkich takich tribach czekanie na to, jak z tego się wreszcie wyjdzie. Już dawno broni są kupione. To nadal trzeba czekać niestety. Bo najlepsza strategia można tutaj być za oknem. I tu jeszcze być, tu jest takie koło, jeszcze jest taki zasiek i można to pchać wygodniej, myślę. Włączaj się, no głupi krzak się nie chciał włączyć, jeszcze gałka na środku ekranu. To jest właśnie emulatory, to są właśnie emulatory. No kładź się, no. No. Ale mordę dostała.
Ale ten dym przeszkadza trochę. No tak, dostałeś dwa hity, nie zginęłeś. Ja dostałem, zginęłem. Standard. Co? Już 19 sekund? Ale my to ładnie przytrzymaliśmy. Najlepiej właśnie w tym domku się chować i no, jeszcze dymne powsadać. No i wygrana. Dobra, to już koniec odcinku. Następny sobie zagram z Maciejem. No i nie zapomnijcie lajków i subskrypcję. I napiszcie w komentarzach, jak wam się podoba ten trybek. Otwórę firę. I siemanko.